Nazywam się Marta Śmigrowska, a to jest Ekoreporter. Polska przejęła unijną prezydencję. Jednym z naszych priorytetów jest energia. Ceny prądu i ciepła w Polsce rosną. Receptą może być zielona energia ze słońca i wiatru oraz oszczędzanie energii. Dziś w programie Pionierzy Zielonej Energetyki. Sebastian Paszek produkuje najlepsze kolektory słoneczne na świecie. Żeby w tak krótkim okresie dojść do jednej z największych fabryk w Europie, no to ten rozwój chyba nie mógł być krótszy. W kamienicy Jurgena Wagnera rachunki za energię spadły o 70%. Lokatorzy dostali rachunki za ogrzewanie i zobaczyli, że to działa. Tymczasem polskie domy wciąż marnują energię. Obawiam się, że w Polsce rządzą nadal producenci energii. Nieważne są interesy konsumentów, a tym bardziej środowisko naturalne. W ciągu ostatnich 50 lat ludzkość zużyła więcej energii niż w całej swej historii. Tymczasem powoli kończą się tradycyjne źródła energii – ropa, gaz i węgiel. Przyszłość energetyki to ekologia i oszczędzanie, czyli zielone źródła energii i efektywność energetyczna. Już za 9 lat 15% energii w Polsce ma pochodzić ze źródeł odnawialnych – z wiatru, roślin oraz słońca. Niemalże każdy rodzaj energii to energia słońca. Węgiel to sprasowane prehistoryczne rośliny, które urosły dzięki słońcu. Wiatr powstaje, gdy słońce nierównomiernie ogrzewa różne regiony świata. Kolektory słoneczne chwytają słońce bezpośrednio. Być może to jest przyszłość energetyki. Człowiek i maszyna. Ślusarze to ogniwo łańcucha produkcji obok szwajcarskich spawalnic i japońskich stalowych pająków. Taśma produkcyjna co półtorej minuty wyrzuca kolektor słoneczny. Ta szklana puszka wypełniona cieczą lub gazem zamienia ciepło słońca w ciepłą wodę. Linia jest bardzo nowoczesna i bardzo szybka. Ja osobiście nie znam na świecie takiej szybkiej linii. To nie Japonia, ale Sosnowiec i największa w naszej części Europy fabryka kolektorów firmy WAD. Stworzył ją ten człowiek, Sebastian Paszek. Powierzchnia zakładu sumaryczna liczy około 26 tysięcy metrów kwadratowych. Jest to powierzchnia około 4 boisk piłkarskich. Produkujemy do 300 kolektorów dziennie. 120 osób składa tu dwa rodzaje kolektorów. Płaskie, odpowiednie na lato, i próżniowe, dobre na zimę. Według międzynarodowych testów kolektory Paszka są najlepsze na świecie. Nic dziwnego, że kupują je w całej Europie, w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Na ten niezwykły sukces Paszek pracował długo i uparcie. Kończąc studia nie miałem w ogóle pieniędzy. Żeby w tak krótkim okresie dojść do jednej z największych fabryk w Europie, no to ten rozwój chyba nie mógł być krótszy. A wszystko zaczęło się 13 lat temu w Michałkowicach koło Sosnowca. Tutaj jest budynek, w którym zaczęła się cała historia firmy WAD. Tutaj zaczynaliśmy konstruować, urządzać biuro. Rudera, brak pieniędzy na wszystko i powoli, powoli do przodu. Zaryzykowałem, cała rodzina się wystraszyła, bo ja po prostu nagle się zwolniłem z pracy i zostałem bez środków do życia. I otworzyłem firmę, po prostu od totalnego zera. Dziś 3/4 Polaków chętnie założyłoby w swoich domach kolektory. Jednak w latach 90. słoneczny biznes był egzotyką. Pamiętam, jak montowaliśmy pierwszy kolektor, to ludzie się schodzili na wsi i się pytali: panie, skąd pan takie okno dachowe duże wziął? Wiekowy kolektor do dziś grzeje ciepłą wodę. Nowe kolektory Paszka zwracają się w 5-7 lat. Paszek osobiście doskonali technologię, a jednak były chwile, kiedy firma schodziła na dalszy plan. W 2007 roku zdiagnozowano u mnie nowotwór złośliwy w kolanie. No, konieczna była amputacja, później długotrwała chemioterapia. Nawet lekarze nie dawali mi dużych nadziei. Jakoś tam wyszedłem, także ja w ogóle
przez rok w ogóle nie myślałem o firmie. W ogóle. Po prostu powiedziałem, że nie. Rób co chcesz. Mnie to nie interesuje. Po latach Paszek pozostaje na polu walki. Bił się już z biedą i niedowiarkami. Dziś zmaga się z systemem wsparcia dla kolektorów oferowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Szczerze? Jest najgorszym systemem dotacyjnym, jaki jest chyba na świecie. Gro moich znajomych do mnie dzwoniło, mówiłem: Sebastian, chcę skorzystać z dotacji. Mówię: musisz wziąć kredyt. Ale ja nie chcę wziąć kredytu. Mnóstwo ludzi ma gotówkę. Tylko chcę 45% dotacji. Nie ma takiej możliwości. Ministerstwo Gospodarki nie zmieni zasad przydzielania dotacji. System finansowania poprzez banki z punktu widzenia państwa jest zdecydowanie bardzo wygodny. Tutaj system kredytów jest po prostu łatwym systemem, z którego można skorzystać, aby w miarę szeroko wspierać określoną technologię, w tym przypadku kolektory słoneczne. System jest wygodny dla państwa, ale nie dla obywateli. To pewnie dlatego na głowę mieszkańca przypada u nas 10 razy mniej powierzchni kolektorów niż w Niemczech. Energia ze słońca wciąż jest droższa niż energia z węgla. Koszt energetycznej rewolucji można jednak obniżyć. Umieją to w Berlinie, jednym z najbiedniejszych niemieckich landów. Bezpieczeństwo energetyczne to nie tylko dostęp do energii, ale też jej rozsądne wykorzystanie. Władze Berlina uznają, że nie stać ich na marnowanie prądu i ciepła i silnie inwestują w efektywność energetyczną. Czerwony ratusz, berlińskie centrum dowodzenia, siedziba burmistrza. Z dachu ratusza Volker Gustet wypatruje szkół i szpitali, które da się ocieplić, nie wydając na to ani eurocenta. Gustet promuje partnerstwo oszczędzania energii. To prosty system. Miasto chce zmodernizować stary budynek. Specjalna firma usług energetycznych robi remont za własne pieniądze. Po modernizacji spada zużycie energii. Miasto spłaca swój dług wobec firmy z oszczędności na rachunkach za prąd i ciepło. Korzystają na tym obie strony. Firma zarabia, a miasto nie płaci za remont. Berlin zaoszczędził w ten sposób już ponad 50 milionów euro. Zmodernizowano prawie 1500 budynków, w tym miejski ratusz. Kolektory słoneczne, termostaty, świetlówki energooszczędne sprawiły, że rachunki za energię spadły o połowę. Partnerstwo oszczędzania energii sprawdza się w Niemczech, Rumunii i na Bałkanach, ale nie w Polsce. Próbowaliśmy zainteresować partnerstwem polskie miasta, ale bezskutecznie. Efektywność energetyczna nie jest w Polsce szczególnie wspierana. Może macie po prostu dużo energii, ale czasy się zmieniają i Polska będzie musiała zmienić sposób korzystania z energii. Berlin nadal marnuje ciepło i prąd. Są tu jednak domy, które wyleczono z marnotrawstwa. Zapuszczona kamienica, dziś wybitny przykład budynku energooszczędnego. Dom przy Karl-Kugerstrasse w Berlinie wyznacza standardy zielonej rewolucji mieszkaniowej. Jürgen Wagner to technologiczny zapaleniec. Projektuje turbiny do elektrowni wiatrowych. Po latach to, co zarobił na zielonej energii, włożył w ponad stuletnią kamienicę. Byliśmy ciekawi jak dzieci. Chcieliśmy sprawdzić, co jest tu możliwe, co da się zrobić w takiej starej kamienicy. Chcieliśmy obniżyć zużycie energii o 70% i tak się rzeczywiście stało. Na początku słyszałem tylko, co wy tu wyprawiacie. Było dużo tłumaczenia. Lokatorzy mogli mi wierzyć albo i nie, ale teraz minęły dwie zimy. Dostali rachunki za ogrzewanie i widzą, że to działa. 5 lat temu był to najbardziej zielony remont w Berlinie. Skupił uwagę mediów, ekologów i architektów. Najpierw porządnie ociepliliśmy budynek, ściany, okna i drzwi. Dołożyliśmy nowy system grzewczy, centralne ogrzewanie, pompę ciepła i kolektory słoneczne. Kolektory grzeją wodę do kąpieli. Pompa ciepła zapewnia recykling ciepłego powietrza, które zamiast ulatniać się przez szpary i okna, ponownie ogrzewa mieszkania. Remont 14 mieszkań kosztował 500 000 euro. Wagner dostał rządowe wsparcie w postaci nisko oprocentowanego kredytu, bo projekt był innowacyjny. Czy to się opłacało?
Zależy, ile się robi. Ocieplenie budynku opłaca się w 100%. Pewnie nie warto wydawać masy pieniędzy na skomplikowaną pompę ciepła tylko po to, żeby obniżyć zużycie energii o 5%. My tak zrobiliśmy, bo ten dom jest prototypem. Wierzy pan w zieloną rewolucję? Nie wierzę, że można nacisnąć guzik i teraz przestawimy się z węgla na prąd ze słońca, z brudnej energii na zieloną. Nie uda się bez oszczędzania energii. Kamienica jeszcze nigdy nie miała tak ciepło. Wagner uważa, że izolacja jest najważniejszym elementem modernizacji. Pukam tu i jest głuchy dźwięk. Pukam tutaj i aż boli. Tu widać różnicę pomiędzy ścianą energooszczędną a taką zwyczajną. Warstwa ocieplenia jest dość gruba, 15 cm. Grunt to dobre ocieplenie. W Berlinie zieloną renowację przechodzą teatry, baseny i dworce. A jak to wygląda w Polsce? Ministerstwo Infrastruktury odpowiada za polskie budownictwo. Powinno świecić przykładem energooszczędności, świeci marnowanym ciepłem. Zdjęcie ministerstwa wykonane kamerą termowizyjną. Czerwone plamy to miejsca, które trwonią energię. Mimo to Piotr Styczeń uważa, że rząd solidnie wspiera docieplenie budynków w Polsce. W roku 2011 mamy w budżecie na tak zwaną termomodernizację, robioną w sposób bezpośredni i wzmacnianą budżetowo bezpośredni sposób 200 milionów złotych. O rządowe dopłaty do dociepleń mogą starać się i spółdzielnie mieszkaniowe, i właściciele domków jednorodzinnych. Niestety ci drudzy boją się trudnych i kosztownych procedur. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego ma ekologiczną fasadę z roślin. Daleko jej jednak do standardów budynku energooszczędnego. Dariusz Szwed z Partii Zielonych uważa, że rząd działa pod dyktando producentów energii, a nie dba o konsumentów. Zbyt mało jest pieniędzy na taką termomodernizację, bo widać, że ludzie już mają tę świadomość, że trzeba jej dokonać. Tylko niestety nie mają na to środków, bo taka inwestycja się zwraca, ale ona się zwraca w ciągu 5-6 lat i trzeba mieć skąd wyłożyć ten kapitał na taką inwestycję. Jak pan ocenia rządową politykę w zakresie efektywności energetycznej? Przepisy prawa w Polsce nadal są niespójne, są niekonsekwentne. W Polsce zużywamy na metr kwadratowy powierzchni nawet 4-5-krotnie więcej energii niż to średnio w tych najbardziej rozwiniętych krajach Unii Europejskiej osiągnięto. Tymczasem w czasie półrocznej prezydencji Polska prowadzi unijną dyskusję o nowoczesnym, energooszczędnym budownictwie we współpracy z Europejską Komisarz do Spraw Klimatu. Jeżeli postawimy na budynki efektywne energetycznie, zaoszczędzimy pieniądze i jednocześnie zrobimy coś dobrego dla klimatu. Możemy na przykład docieplić nasze domy. To przyniesie nowe miejsca pracy tu na miejscu w Europie. Czego oczekuje pani od polskiej prezydencji w zakresie energii? Mam nadzieję, że polska prezydencja nakłoni kraje unijne, by realizowały swoje cele w zakresie efektywności energetycznej. Wiosną Komisja Europejska przedstawiła odpowiedni plan działań. Żeby wszedł w życie, państwa członkowskie muszą go poprzeć. I to będzie główne zadanie dla polskiej prezydencji. Krzątanina wokół prezydencji nie powinna odciągnąć rządu od działań na własnym podwórku. Polskie budynki trwonią 30% energii. Energia drożeje i będzie drożeć. Rząd powinien wesprzeć pospolite ruszenie spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli domków jednorodzinnych. Cel? Ocieplenie wszystkich starych polskich domów. Kolektory słoneczne na każdym dachu. To sposób na niższe rachunki za prąd i ciepło. Dziękuję. Marta Śmigrowska, Ekoreporter.